Dziś święci życie, bo kończy ci wężywolą, na co tak czekałyście. Ale na pewno nie jedna z was jeszcze zatęskni. Dziś kończycie kolejny etap w swoim życiu, technikum gastronomiczno-hotelarskie. A za kilka dni matura, a po niej dorosłe życie. Życzymy wam spełnienia marzeń, obrania właściwej drogi w życiu i dojścia do zamierzonego celu. Będzie nam was brakowało. Trzymajcie się. A teraz zapraszamy na przedstawienie małych książek w wykonaniu klasy pierwszej K. Opowieść, którą przedstawimy, wydarzyła się bardzo, bardzo dawno temu w odległej krainie, na którą przybył nie tajemniczy nieznajomy. Pojawił się z maleńkiej planety, niewiele większej od domu. Była ona gwiazdą B612. Ta gwiazda była widziana tylko raz. Oto przybył z planety B612 Mały Książek. Na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielska. Ale ziarna śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe, ziarna baobabu. Gdyby któreś z nich wykiełkowało i wyrosło, rozsadziłoby planetę. Dlatego Mały Książę musiał codziennie rano wyrywać kiełkujące baobaby. Kwiaty na jego planecie były zawsze bardzo skromne o pojedynczej koronie płatków. Pojawiały się ranki wśród traw i więdły wieczorem. Pewnego dnia... O, jakiś nowy pęd! Zupełnie niepodobny do innych. Może to nowy gatunek baobabu? A cóż to? Krzak przestał rosnąć i zaczął formować się w kwiat. Czuję, że wyrośnie z niego ozdobne zjawisko. Ach, przepraszam bardzo. Jeszcze nie jestem uczesana. Jakaż pani jest piękna. Prawda? Urodziłam się równocześnie ze słońcem. Nie jest zbyt skromna, ale jakże wzruszająca. Czas na śniadanie. Czy byłby pan łaskaw pomyśleć o mnie? Przepraszam, zapomniałam. Pobiegnę po konewkę świeżej wody. Mogą zjawić się tu tygrysy uzbrojone w pazury. Nie ma tygrysów na mojej planecie, a poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Nie jestem trawą. Proszę mi wybaczyć. Nie obawiam się tygrysów, natomiast czuję wstręt do przeciągów. Czy nie ma pani parawanu? Przeciągi nie są dobre dla rośliny. Ten kwiat jest bardzo skomplikowany. Wieczorem proszę mnie przykryć kloszem. U pana jest bardzo zimno. Tam skąd przyszłam... Przyszłaś w postaci nasienia. Nie mogłaś znać innych planet. Naiwne kłamstwo. A ten parawan? Ja ją przyniósł, ale pani mówiła... Przestałem jej wierzyć. Czaruje mnie pięknym i zapachem, ale i drażni. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności. Nie potrafię jej kochać. Muszę opuścić swoją planetę. Do widzenia. Nie odchodź. Byłam niemądra. Spróbuj być szczęśliwy. Dziwi mnie brak wymówek. Skąd ta spokojna słodycz w twoim głosie? Mały książę udał się w daleką podróż. Zwiedzanie zaczął od sąsiednich planetek. Pierwszą zamieszkiwał kul. W jaki sposób mogłeś mnie rozpoznać? Na królu świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są badani. Zbliż się, abym ci wiedział lepiej. Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla. Przepraszam, odbyłem długą podróż i nie spałem. Wobec tego rozkazujcie ziewać. No, ziewajecie, to rozkaz! To mnie onieśmiela, nie potrafię więcej. Czy mogę usiąść? Rozkazujcie usiąść! Najjaśniejszy panie, proszę mi wybaczyć moje pytania. Rozkazujcie pytać. Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi? Tym wszystkim. Wszystkim? I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają? Oczywiście, słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa. Chciałbym zobaczyć zachód słońca.
Proszę mi zrobić tę przyjemność i rozkazać słońcu, by zaszło. Jeśli rozkażę generałowi, aby motyw przeliczył z jednego kwiatka na inny, a generał nie wykona swojego rozkazu, to będzie miał rację, ja czy on? Jego królewska mość. Słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Będziesz miał swój zachód. Pomyślcie tylko o dobrych warunkach. To będzie dziś wieczorem około... Wieczorem o 19:40 zobaczysz, jaki mam posłuch. Nie mam tu nic do roboty. Odchodzę. Nie odchodź! Mianuję cię ministrem sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić. Wobec tego będziesz sam siebie sądzić. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej osądzić siebie niż bliźniego swojego. Jeżeli dobrze siebie sądzisz, będziesz naprawdę mądry. Ja mogę się sądzić byle gdzie. Nie ma potrzeby mieszkać tutaj. Nie! Jeżeli królewska mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, to proszę dać mi rozsądny rozkaz. Zdaje się, że sytuacja jest sprzyjająca. Mianuję ci moim ambasadorem. Donosi są bardzo dziwne. Bardzo. Drugą planetę zamieszkiwał próżny. Dzień dobry. Pani ma zabawny kapelusz. Po to, abym miał klaskiwać. Niestety nikt tędy nie przejeżdża. Uderzaj dłonią w dłoń. A co trzeba zrobić, żeby kapelusz spadł? Nie powiem ci. Po próżni słyszę tylko pochwały. Czy ty mnie naprawdę uwielbiasz? Co to znaczy uwielbiać? To znaczy, uważasz mnie za najpiękniejszą, najlepiej ubraną, najmądrzejszą i najbogatszą na całej planecie. Już nie są. Zdecydowanie śmieszni. Zrób mi tę przyjemność i uwielbiaj mnie mimo wszystko. Następna planeta należała do bankiera, który w chwili przybycia mojego księcia tak był zajęty, że nawet nie podniósł głowy. Dzień dobry. 3+2=5, 5+7=12, 12+3=15. Dzień dobry. 15+7=22. To daje razem 501 622 731. 501 milionów czego? Przez 54 lata, odkąd mieszkam na tej planecie, 3 razy zakłócono mi pokój. Przez siebie zrobiłem 4 błędy w dodawaniu. Proszę mi nie przeszkadzać, jestem człowiekiem poważnym. Powiedziałem więc 501 milionów czego? Milionów tych małych rzeczy, które się widzi na niebie. Aha, gwiazd? Tak jest, gwiazd. I co robisz z 500 milionami gwiazd? Nic, posiadam je. A co ci daje posiadanie gwiazd? Bogactwo. No i cóż z tego, że jesteś bogaty? Mogę kupować inne gwiazdy, o ile je ktoś znajdzie. Gwiazdy są moje, ponieważ pierwsze o nich pomyślałem. Czy to wystarczy? Oczywiście. Jeżeli znajdziesz diament, który jest niczyj, należy on do ciebie. Ja mam gwiazdy, ponieważ nikt przede mną nie pomyślał o tym, żeby je zgarnąć. A co robisz z nimi? Zarządzam, liczę je i przeliczam. Jeżeli mam szal, to mogę owinąć go wokół szyi i zabrać go. Jeżeli mam kwiat, to mogę zerwać go i też zebrać ze sobą. A ty nie możesz zrywać gwiazd. Mogą mieć się w banku. Ja mam kwiat, który codziennie podlewam. 3 wulkany, które przyczyszczam. Jestem pożyteczny dla kwiatu, jak i dla wulkanu. A jaką korzyść mają z ciebie gwiazdy? To zabawne. To nie jest zbyt poważne. Kolejna planeta była bardzo interesująca.
Była najmniejsza ze wszystkich. Była tak mała, że zaledwie starczyło na niej miejsca na lampę uliczną, ile pamiętam. Mały książę nie umiał sobie wytłumaczyć, do czego może służyć uliczna latarnia i latarnia. Latarnik jest mniej niedorzeczny niż król, próżny czy bankier. Jego praca jest przynajmniej pożyteczna. Gdy zapala lampę, to tak jakby stwarzał jedną niwą gwiazdę lub kwiat. A gdy ją gasi, to tak jakby usypiał jedną niwą gwiazdę lub kwiat. Dzień dobry. Dlaczego przed chwilą zgasiłeś lampę? Dzień dobry. Taki rozkaz. Dobry wieczór. Nie rozumiem. Rozkaz jest rozkazem. Mam straszną pracę. Kiedyś miała ona sens. Gasiłam latarnię rano, a zapalałam wieczorem. Czy rozkaz się zmienił? Rozkaz się nie zmienił i właśnie na tym polega tragizm tej sytuacji. Z roku na rok planeta obraca się coraz szybciej, a rozkaz się nie zmienia. Więc teraz, kiedy planeta robi obrót w ciągu minuty, nie mam chwili odpoczynku. W każdej minucie muszę zgasić i zapalić latarnię. Jakie to zabawne. To wcale nie jest zabawne. Minął już miesiąc, odkąd rozmawiamy. Wystarczy, żebyś szedł powoli przy blasku światła. Będziesz szedł przed siebie i dzień będzie trwać tak długo, jak długo zechcesz. Niby masz rację, ale problem w tym, że ja najbardziej lubię spać. No cóż, mógłbyś zostać moim przyjacielem, ale twoja planeta jest za mała. Nie ma miejsca dla dwóch. Dzień dobry. Co to za grupa księga? Co pan to robi? Jestem geografem. Geograf to uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, rzeki, góry, miasta i pustynie. To bardzo ciekawe. Wreszcie znalazłem pożyteczne zajęcie. Pańska planeta jest bardzo ładna. Czy są na niej oceany? Nie mogę tego wiedzieć. A góry? Nie mogę tego wiedzieć, nie jestem badaczem. Bardzo brak mi badaczy. Geograf jest zbyt ważną osobistością, aby mógł pozwolić sobie na łazikowanie. On nie opuszcza swego biura, lecz przyjmuje badaczy, wypytuje i notuje ich spostrzeżenia. Ale ty jesteś z daleka. Opisz mi swoją planetę. U mnie wcale nie jest ciekawie. Moja planeta jest bardzo mała, mam trzy wulkany. Mam także kwiat. Kwiaty nas nie interesują. Dlaczego? Przecież to najpiękniejsze z istniejących rzeczy. Ponieważ kwiaty są efemeryczne. Co to znaczy efemeryczne? Znaczy to zagrożony bliskim unicestwieniem. My opisujemy rzeczy wiecznie. Księgi geografii są najcenniejsze ze wszystkich ksiąg. Nigdy nie tracą na aktualności. Więc mojej róży grozi bliskie unicestwienie? Moja róża ma tylko cztery kolce do obrony przed niebezpieczeństwem, a ja zostawiłem ją zupełnie samą. Więc cóż mi powiesz? Co radzi mi pan zwiedzić? Planetę w Ziemię ma dobrą sławę. Ziemia nie jest byle jaką planetą. Liczy sobie 101 królów, 7 tysięcy geografów, 9 tysięcy bankierów oraz 301 milionów próżnych. Nikogo nie widzę. Na Brymieciu. Gdzie są ludzie? Jestem taki osamotniony. Wśród ludzi nie jest także samotny. Jesteś na pustyni. Ziemia jest wielka. Po co to przybyłeś? Mam pewne trudności z różą. Ale jesteś zabawnym stworzeniem. Cieka jak palec. Nie możesz podróżować. Jestem bardzo potężniejszy niż palec króle. To łagodnie odsyłam tam, skąd przybył. Jeżeli w przyszłości mogę ci pomóc, jeżeli zatęsknisz za swoją planetę. Do widzenia. Dzień dobry. Gdzie są ludzie? Ludzie? Widziałam ich kiedyś, lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich znaleźć. Wiatr nimi miota, nie mają korzeni, to im bardzo przeszkadza. Do widzenia. Idę ich szukać. Dzień dobry. Kim jesteście? Dzień dobry. Jesteśmy różami. Nie. Moja róża zapewniała mnie, że jest jedyna na świecie. A oto tu w ogrodzie jest 5 tysięcy poddanych. Sądziłem,
posiadam jedyny kwiat na świecie, a w rzeczywistości mam taki sam kwiat jak inny. Jestem Lisem.